Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie za nami, Black Friday, a dzisiaj jest Cyber Monday, czyli kolejne święto zakupowe i z tej okazji mam dla was open box paczki z kosmetyków z Ameryki. Dlaczego to powiem wam w trakcie, jak będziemy tą paczkę otwierać, dlatego że wiem, że kosmetyki z Ameryki na dzisiejszy dzień też przygotowały specjalną atrakcję, można tak powiedzieć. Więc już sobie to moje wielkie pudło, jak zawsze moimi nożyczkami, które pasują dzisiaj do koszulki. No i Donka po mnie biega, także będziecie widzieć jej ogon pewnie w trakcie, bo ona uwielbia wszelkiego rodzaju kartony, jak to każdy kot, albo prawie każdy kot. Już tutaj otwieramy. Spójrzcie, ile tu jest dobroci. Mamy mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Zaczniemy od moich ulubionych ostatnio, czyli od rzęs. I tutaj, słuchajcie, zamówiłam sobie cały zestaw rzęs Zardel. Tutaj mam pojedyncze opakowanie Baby Wispies i to są rzęsy, które ja mam dzisiaj na sobie. One są bardzo delikatne, bardzo naturalne, ale przepięknie wyglądają i dlatego zamówiłam sobie kolejne opakowanie, bo to już troszeczkę noszę, jak widzicie. No i standard, czyli klasyczne Demi Wispies. Tu jest taki, mam nadzieję, że fajny aplikator do nakładania rzęs. Ja same rzęsy nakładam pensetą. Natomiast potem jak one już są razem, to fajnie je tak razem ścisnąć właśnie czymś takim. A gdzieś coś takiego miałam, ale zgubiłam, więc teraz będę miała znowu. Tutaj są jeszcze jedne rzęsy Zardel, to już są klasyczne Wispies, czyli te najdłuższe, bo zobaczcie. Mam nadzieję, że będzie widać różnicę pomiędzy Demi Wispies a tymi zwykłymi Wispies. No i jeszcze tutaj te, które wam pokazywałam, a które mam na sobie, czyli Baby Wispies, one są najdelikatniejsze, tak więc mam trzy rodzaje. Jednak rzęsy z Ardell się na mnie sprawdzają najlepiej i po prostu stwierdziłam, że je zamówię tym razem. Wyciągnę te rzeczy, które mam tak osobno opakowane. Zamówiłam sobie jeden kalendarz adwentowy, tak bardziej eksperymentalnie troszeczkę. I znalazłam na kosmetykach z Ameryki nową markę, to jest marka Vivo. Ona mi się tak trochę nastolatkowo kojarzy. Tutaj mamy wszystko przedstawione, co w środku będzie. Sam kalendarz jest taki bardzo malutki, więc te rzeczy też na pewno będą drobne, ale myślę, że to jest fajna opcja na prezent na Mikołajki. Zbliżają się teraz Mikołajki, tak więc myślę, że jeżeli chcecie sprawić komuś prezent, to jest dobra opcja. Trochę mi się tu zaczepiło, poczekajcie, wyciągnę. O! Te to naklejki są i dlatego. O, więc on tak wygląda, tutaj jest, widzę, że tak, są po prostu te numerki porozprzestrzeniane w różnych miejscach, nie jest to po kolei, więc będziemy szukać tutaj różnych rzeczy i pewnie będziemy go razem otwierać, pewnie na Instastory, myślę, że tak, na Instastory będziemy go otwierać, tak jak w zeszłym roku. Jeżeli przyjdzie do mnie jeszcze jakiś kalendarz, jeżeli jakiś kalendarz jeszcze nabędę, chociaż nie wiem, bo teraz to już chyba trochę późno na nabywanie kalendarzy. Wiecie, jak jest, ja to się zawsze za późno skapczę. To będziemy go otwierać razem z tym, ale ten będziemy otwierać na pewno. I tak jak mówię, to jest marka Vivo. Nowość na kosmetykach z Ameryki. Widziałam, że tam oni mają też mnóstwo jakichś takich palet, więc jeżeli macie na przykład jakąś młodszą kuzynkę, której chcecie sprawić prezent, taką nastolatkę, to myślę, że to będzie fajna opcja. Zamówiłam sobie też nową maszynkę, to jest Wilkinson Intuition Sensitive Care i ona jest taka ogromna z tego, co widzę. Ja do tej pory miałam Gillette, ta jest z wymienianym wkładem, natomiast ta jest taka duża i tutaj ma dookoła ten jakiś tam taki środek nawilżający, który w moim przypadku sprawdza się zawsze bardzo dobrze. Zdecydowanie wolę te właśnie z takimi nakładkami niż te takie suche. Te suche też są ok, ale jednak wolę, jak coś ta maszynka dodatkowego ma. Tutaj mam jeszcze jedne rzęsy Ardell Wispies, ale to już wam pokazywałam, to jest po prostu drugie opakowanie. Teraz będziemy się przedzierać przez wszystkie tutaj. O! I tutaj są fajne rzeczy, bo tak, to akurat jest powiedzmy coś, co już miałam wielokrotnie i to sobie zamawiam do pracy, czyli taka najzwyklejsza w świecie oliwka do skórek w pędzelku, ale słuchajcie, mam dwie kultowe rzeczy. Mam przede wszystkim korektor z Maybelline, ten w gąbeczce. Niestety jak zamawiałam, to już nie było tego jaśniejszego odcienia. Ja mam odcień nude i zobaczymy, jak on będzie mi się sprawdzał, jak on będzie wyglądał i czy w ogóle będzie spoko, ale ja pamiętam, że ja kiedyś miałam ten korektor w gąbeczce i nie mam bladego pojęcia, co się z nim stało. Teraz znowu on jakby, o nim zaczęło się mówić dużo i głośno i
Zatęskniłam trochę za nim, więc dlatego stwierdziłam, że go sobie zamówię. I druga rzecz, której mega chciałam wypróbować, bo jest na to niesamowity hype na ogólnie na YouTubie, zarówno amerykańskim, jak i powiedzmy, że światowym. To jest L'Oreal Paradise Ecstatic, czyli ta maskara, która podobno ma robić wow, wow, wow. Wiecie, że ja z moimi rzęsami przechodzę różne przygody. Nie są one najfajniejsze na świecie, jakbym mogła, to bym je zmieniła. Ale nie chcę ich non-stop przedłużać, bo wiecie, dlatego noszę sztuczne. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, tutaj mamy rzecz, która dla mnie jest nowością z The Balm. To jest Time Balm Concealer. Nigdy z tej konkretnej marki nie miałam tego typu produktu, czy to, nie wiem, podkładu, czy właśnie korektora, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję, bo pojawiło się sporo nowości właśnie z... O! Ups, leci mi. Sporo nowości pojawiło się właśnie z The Balm na kosmetykach z Ameryki i kolejną rzeczą, którą sobie właśnie w związku z tym zamówiłam, jest również coś, co przepięknie będzie się nadawało na prezent, tylko jest to już troszeczkę droższy prezent, dlatego że mamy tutaj przepiękną paletę Highlight and Contour. I ona, jak wiecie, że ja ostatnio mam fisia na punkcie rozświetlaczy i w ogóle. Także zamówiłam sobie taką przecudną paletę, wygląda bosko, już mi się mega podoba. Mam nadzieję, że te produkty będą równie fajnie wyglądały na twarzy, jak wyglądają w opakowaniu. Ale zapowiada się naprawdę zacnie, także to jest opcja na troszeczkę droższy prezent makijażowy, ale myślę, że w dalszym ciągu całkiem spoczko. Zobaczmy, co my tu dalej mamy. Wszystko tym razem jest opakowane osobno, nie tak jak zwykle mam w ten taki próżniowy worek, więc trochę dłużej mi zajmuje rozpakowywanie. No, już wiem, co to jest. Tutaj, słuchajcie, mam wkład do wosku. Znaczy, no to jest wosk, ten taki wkład do podgrzewacza, wosk w rolce, który właśnie jest do depilacji. Ja go przeważnie używam do depilacji rąk, chociaż już dawno tego nie robiłam. I należałoby. Wiecie, zima, grzanie i tak dalej. Także ja właśnie używam tego typu wosków i teraz zamówiłam sobie na próbę jakiś nowy. To jest Diamond Arcos Cere. Hipoalergiczny w każdym razie. Zauważyłam właśnie, że również taki asortyment się na kosmetykach z Ameryki pojawił i akurat, ponieważ mnie mój wkład już widziałam, że tam się troszeczkę kończył, no to stwierdziłam, że go zamówię. Antyperspirant. Słuchajcie, bardzo polubiłam te antyperspiranty z Dove. To są compressed i one są mega, mega wydajne. To jest w ogóle, ten jest jakiś taki mniejszy. Tak, on jest mniejszy od tych, które ja do tej pory miałam, bo do tej pory miałam 150, a tutaj jest 75 ml. I ten jest w zapachu brzoskwinia i cytryna. Tutaj jeszcze jakieś powinny być, już widzę, właśnie go wyciągnęłam, więc kolejny Wam zaraz pokażę. Tutaj mamy już standardową pojemność, to nie jest ten kompresor, tylko zwykły i to jest akurat granat i werbena. Kolejna rzecz to jest coś, o czym ja słyszałam bardzo, bardzo dużo. To jest podkład z Pierre René Skin Balance Cover i ja go mam w odcieniu Porcelain, czyli takim bardzo, bardzo jasnym. Lubię takie jasne właśnie odcienie. I o tym podkładzie bardzo wiele polskich dziewczyn się wypowiadało w bardzo pozytywny sposób i ja stwierdziłam, że chcę go w końcu spróbować. Pomimo, że teraz podkładowo ja jestem bardzo zaspokojona, mam dużo fajnych rzeczy, które lubię używać na co dzień. Zresztą niedługo będą ulubieńcy, to przekonacie się, czego aktualnie używam, jeżeli chodzi właśnie o tę sferę podkładową. Ale myślę, że to Pierre René też jest fajnie spróbować. Dodatkowo powiem Wam, że Pierre René mi się kojarzy właśnie z takimi czasami moich pierwszych bardzo nieśmiałych makijaży jako nastolatka, bo pamiętam, że chyba pierwszy tusz do rzęs, jaki mama mi kupiła, to był ten taki w selenowej tubce z Pierre René. Także wiecie, no wspomnienia, sentymenty wracają. O, i tutaj mam coś, o czym koniecznie muszę Wam powiedzieć. Gorzej, to jest paletka MUA Hall of Fame, 12 cieni. Jakby cienie MUA są naprawdę w dobrym stosunku, jeżeli chodzi o jakość co do ceny. I właśnie ta paletka dzisiaj, z okazji Cyber Monday na kosmetykach z Ameryki, do wszystkich zamówień powyżej 70 zł będzie dodawana za 1 grosz. Myślę, że to jest super deal i naprawdę paletka ma przepiękne kolory, dlatego że zarówno tutaj umalujecie się nią na dzień, jak i też możecie sobie zrobić mocniejszy wieczorowy makijaż tymi cieniami z tej strony. Ja serdecznie polecam, bo jak dla mnie bardzo lubię cienie z MUA i myślę, że to jest naprawdę fajna okazja.
dawno nie zamawiałam świec, a bardzo lubię te świece właśnie z The Bomb, bo one prześlicznie wyglądają. I zamówiłam sobie Cute as Button i zaraz zobaczymy, jak ona... O, naprawdę jest słodka, o, jest mega słodka i mega kwiatowa, ale prześlicznie wygląda, zobaczcie, jakie tutaj są słodziutkie kolorki. Jest mega kwiatowa i taka wręcz troszeczkę bym powiedziała, że mydlana, także ona będzie fajna do łazienki. Tutaj mam jeszcze jeden antyperspirant Dove z tej linii Compressed, ten jest ogórek i zielona herbata i znowu tutaj mamy 75 ml. I została mi już ostatnia paczka do otwarcia, ale to jest, z tego co widzę, mój standardowy olej kokosowy, który ja zawsze zamawiam, jeżeli przekroczę zamówienie za jakąś tam kwotę, bo po prostu używam go często w kuchni. Tak, to jest ten właśnie olej. Ja już nie pamiętam, jaką kwotę trzeba przekroczyć, żeby on był za 1 grosz. On normalnie chyba kosztuje około 14 zł. Natomiast ja go bardzo, bardzo lubię i bardzo często go zamawiam właśnie na kosmetykach z Ameryki. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o moje dzisiejsze zamówienie. Zerknijcie sobie do opisu, bo tam postaram się umieścić linki do rzeczy, które Wam dzisiaj pokazywałam. Czasami nie jest to możliwe, bo te rzeczy są już na przykład w międzyczasie się wyprzedały, więc po prostu ten link jest nieaktywny. Ale do wszystkiego tego, co będzie się dało, to oczywiście znajdziecie linki. Pamiętajcie o tej promocji związanej z paletką. Jeżeli dzisiaj zamówicie właśnie kosmetyki z kosmetyków z Ameryki na powyżej 70 zł, to paletkę z Mua, dokładnie tą, będziecie mogli mieć za 1 grosz, więc myślę, że jeżeli akurat i tak chcecie zrobić zakupy, to jest bardzo fajny deal, ja serdecznie polecam. Dobrze, dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuków w górę. Czekam na Wasze komentarze, co zamówiliście z okazji Cyber Monday, bo myślę, że dzisiaj trochę zamówień też popłynie. Wiem, że większość pieniędzy została wydana na Black Friday, ale mimo wszystko... Cyber Monday to też jest dobra okazja, żeby się zaopatrzyć w prezenty pod choinkę, czy nawet na Mikołajki może jeszcze zdążą dotrzeć, powinny. Tak więc czekam na Wasze komentarze, zerknijcie do opisu, tak jak mówiłam. Oprócz linków do produktów, o którym Wam dzisiaj mówiłam, znajdziecie również moje media społecznościowe. Serdecznie polecam Instastory, bo tam króluje to czarne stworzenie, które cały film gryzło nam karton. Tak więc jeżeli chcecie więcej tego czarnego stworzenia, to polecam Instastory. Donka, polecasz Instastory? Normalnie na Instastory jest bardziej rozgadana, ale to musicie się przekonać sami. Na koniec jeszcze tradycyjnie, jeżeli tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a także do klikania w dzwoneczek, abyście dostawiali powiadomienia za każdym razem, jak tylko nowy film na moim kanale się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!